Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie odcinka Zdrowe CB. Nazywam się Tatiana Staron, jestem kanclerzem Szczecińskiej Szkoły Wyższej Kolegium Baltikum, a także opiekunem merytorycznym i dydaktycznym w kierunku dietetyka. Jest mi niezmiernie miło powitać e, na naszym dzisiejszym spotkaniu panią Natalię Chorodko. Dzień dobry, Pani Natalio. Dzień dobry. Pani Natalio, jest pani dietetykiem. Czy możemy pani nam coś więcej o sobie opowiedzieć? Czy myślę, że warto wspomnieć, że właśnie w tym roku dopiero skończyłam studia dietetyczne i planuję teraz swoją działalność gospodarczą. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to mam nadzieję, że w lutym będę mogła pełną parą otworzyć swój gabinet online pod nazwą Natki. Bardzo się cieszę, widziałam e, Pani stronę na Facebooku, na Instagramie. Jest bardzo ciekawa, przepiękne zdjęcia, gratuluję Dziękuję. serdecznie. E, zachęcamy naszych e, słuchaczy do tego, aby tą, tę strony odwiedzić. Będziecie Państwo jeszcze mogli zobaczyć link do tych stron. Pani Natalio, czy mogłaby nam Pani powiedzieć, co Panią skłoniło do studiowania kierunku dietetyka? E, tak, oczywiście. Chodzi o to, że ja zmagałam się z bardzo ciężką chorobą, jaką jest otyłość. Chorowałam na nią e, wiele lat e, i w końcu udało mi się ją nie wyleczyć, a zaleczyć tak naprawdę, bo rok, zostałam rok w domu i rok. Odchudziłam się z otyłości, i na fali tego uniesienia pomyślałam, że mogę pomagać innym też, właśnie w odchudzaniu czy przybieraniu na masie ciała, i dlatego pomyślałam o tych studiach dietetycznych i też na nich się znalazłam. Tylko potem zaczęło to się rozszerzać. Zobaczyłam, że dietetyka to właśnie nie jest tylko odchudzanie, i w szczególności to, że otyłości nie powinno się odchudzać, tylko leczyć, i że to jest znacznie bardziej skomplikowana działka, i po prostu to w. To wsiąkłam, ponieważ przez to, że odchudzałam się z otyłości, wpadłam w różne problemy zdrowotne, zaczęły mi wypadać włosy, chodziłam cały czas zmęczona, więc to pociągnęło za sobą wiele skutków negatywnych dla mojego zdrowia i z własnego doświadczenia po prostu wiem, jak bardzo trudny jest, jest ten świat, jak trudne jest wyleczyć otyłość, jak są trudne też jednostki chorobowe, ponieważ sama choruję na niedoczynność tarczycy, insulinooporność i Hashimoto, więc mam że to po prostu już jest ze mną do końca życia, ze mną będzie i będzie nierozerwalne i dzięki temu, że sama przez to przechodziłam, wydaje mi się, że mam większe zrozumienie dla innych i to stało się moją misją i pasją. Pani Natalio, bardzo wybrzmiało, jak Pani mówiła, to, że jest to choroba, że mhm. Pani się zmagała z chorobą. Czy byłaby Pani skłonna nam powiedzieć, od kiedy Pani zmagała się z otyłością? Mhm. Pewnie. To jest y, ciężko określić, ponieważ ja już zaczęłam chorować na tą otyłość, wydaje mi się, że w wieku nastoletnim. Tylko y, to jest bardzo ciężkie do zauważenia, bo wiadomo, ta masa ciała stopniowo przerasta. I to jest tak, że na początku byłam trochę większa. Już pamiętam, że w podstawie Stawówce byłam trochę większa, aczkolwiek wtedy to chyba nie była otyłość. To była wtedy nadwaga, czyli można powiedzieć, że to była ta przedotyłość i wtedy już powinno zacząć się coś robić z tym, bo y, robiłam się, że tak powiem, coraz większa i to był objaw tego, że coś się dzieje. Jednak no, gdzieś tam mm, zostało to trochę zbagatelizowane, jakby mm, nie zostało zauważone, bo ciężko jest to zauważyć tak naprawdę. I... No właśnie, mm -hmm. bo pani Natalia słuchają nas rodzice, słuchają nas studenci diety studenci pedagogiki zdrowia i to jest bardzo trudna Sytuacja dla rodzica, mhm. który ma dziecko, najpierw puszyste, potem pulchniutkie. Jak, o ile jest małe, to jest to słodkie, tak przynajmniej mhm. mówimy. Tak, tak się przyjęło u nas w naszej szerokości geograficznej patrzeć na dzieci, że jak są różowymi bobasami, to jest wszystko super. Jednak doniesienia naukowców biją na alarm. Mhm. Mówią, że to wcale nie, nie jest ani zdrowe, ani dobre dla dziecka. Później w okresie, no właśnie w okresie szkoły podstawowej, mówiła pani, że to była nadwaga. Z, czy, czy mierzyła się pani z jakimiś przeciwnościami od strony, e, od strony rówieśników? E, czy rodzina zwracała na to uwagę? Jak jak pani ten, czy pamięta Pani w ogóle ten okres? Jeżeli chodzi o okres podstawówki, to szczerze powiedziawszy nie bardzo. Wydaje mam taką przebitkę, że jak były te bilanse szkolne, to wydaje mi się, że tam może pielęgniarka zwróciła uwagę, że troszkę mam za wysoką masę ciała, ale jakoś to nie było takie zauważalne. W podstawówce też wydaje mi się, że byłam lubiana przez kolegów i koleżanki z klasy. Tutaj raczej nie spotkałam się z żadnymi docinkami z tej strony. Raczej trochę dawali mi bracia popalić w domu, bo oni byli... Szczuplejsi po prostu, no a ja jako dziewczyna byłam trochę większa. No to z tej strony spotykałam się z tymi docinkami, a później bardziej to było jednak zauważalne w gimnazjum, gdzie już zrobiłam się trochę większa. Aczkolwiek naprawdę nie wiem, czy wyparłam, ale ze strony rówieśników aż takich docinek nie miałam. Ewentualnie ktoś czasami na ulicy coś wspomniał, że właśnie, że idzie ktoś większy, albo gratulował mi ciąży i tego typu rzeczy, bo ja też miałam otyłość brzuszną, czyli ja miałam dość spory brzuch. Ale tak to, y, aż takiego piętna na mnie to nie odcisnęło, jak słyszę u innych, że naprawdę te docinki ze strony innych w przypadku osób, które chorują na otyłość, były dość solidne to u mnie nie było to aż takie. No właśnie my się staramy studentom pokazywać tą, e, tą stronę ciemną e, dietetyki. Ciemną w tym znaczeniu, że e, ciąży też na nas ogromny obowiązek i misja, e, aby uświadamiać zarówno rodziców, mhm. jak i e, przyszłych dietetyków. Że zarówno otyłość, jak i inne zaburzenia odżywiania są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. To jest oczywiście na pierwszym miejscu u nas, mhm. to, to pokazujemy. Natomiast one są też bardzo niebezpieczne emocjonalnie. One są niebezpieczne zwyczajnie dla naszego zdrowia psychicznego. Mówi się, że problem nadwagi otyłości, czy też problem zaburzeń odżywiania w rodzinie, to choroba całej rodziny. Czy pani się z tym zgadza? Jak pani to widzi w kontekście tego, czego się. Pani Pani dowiedziała na studiach, y, obserwacji. Wiem, że ma pani już swoich mm -hmm. pierwszych pacjentów. Jak pani z nimi rozmawia? Jak pani to widzi w takim szerszym kontekście rodzinnym? Znaczy, ja może powiem bardziej to z własnego doświadczenia, bo to jest wtedy takie prawdziwe i żywe. I y, bardzo było to zauważalne, że u mnie to nie był problem tylko z, z nawykami żywieniowymi. Owszem, nie było tak, że odżywiałam się bardzo zdrowo, bo u mnie w rodzinie no, nie było znajomości tego, jak bardzo zdrowo się odżywiać. Ale u mnie bardzo duże znaczenie miało to podwórko właśnie emocjonalne, o którym pani wspomniała. Bo w momencie, w którym przecież jak poszłam na studia, to już po tym roku dwóch miałam dość dużą wiedzę, jeżeli chodzi o to, jak się prawidłowo. Odżywiać, więc z wagą powinno być ok. A tak naprawdę trzy pierwsze lata studiów u mnie to była taka trochę walka o przetrwanie, można powiedzieć, bo to były restrykcje dietetyczne, czyli stosowanie się do tych rozpisek, które sobie przygotowywałam. Tłumaczyłam sobie oczywiście tym, że jestem na studiach, to gotuję, żeby mieć lepsze posiłki dla swoich podopiecznych, smaczne, ale też potrafiłam wykańczać się ćwiczeniami fizycznymi. No i pojawiły się też napady, obiadania i tego typu rzeczy dopiero w momencie, w którym trochę zmniejszyłam z siebie ciśnienie, czyli wszedł ten element psychodietetyczny, bo to zaczęło też mnie interesować, zaczęłam znacznie poszerzać wiedzę w tym kierunku, to to trochę też odpuściło ale dalej nie puściło do końca i w momencie, w którym zdecydowałam się dopiero na psychoterapię, to tak naprawdę ilość moich kompulsów, bo ja też się kompulsywnie obiadałam, zmniejszyła się, ponieważ widziałam bardzo, później przynajmniej widziałam, na początku nie widziałam bardzo mocne połączenie emocjonalne właśnie między jedzeniem a emocjami, czyli to nie jest tylko tak, jak niektórzy właśnie mówią, że no wystarczy jeść mniej. Że po prostu no tutaj potrzebujeś mniej, nie wystarczy tak. ćwiczyć. Chodzić tak, no na przecież stacery. jak się nie chce, no to się nie je. A to Albo nie jesteś tak. leniwy mhm. i dlatego ci nie wychodzi. Mhm. Tak, a to nie jest takie proste. Pani Natalio, bardzo dziękuję za ten wątek i za tą szczerą odpowiedź, bo ona nam pokazuje. Również nasze stanowisko jako uczelni w całym aspekcie dotyczącym dietetyki, stąd też powiem szczerze, powstał nasz kierunek studiów nowy, neuropsychodietetyka, gdzie chcemy wyraźnie pokazać, jak ważny jest, ważny jest ten przekaz i, i całość zdarzeń, która się dzieje, czyli zdrowe odżywianie, dieta lub też zaburzenia odżywiania. Mm, które mają wpływ na zdrowie i mają w, e, wpływ na mózg. Mózg ma wpływ na nasze tak. e, emocje. To jest nierozerwalnie mm -hmm. ze sobą e, powiązane i to jest całość jako człowiek. Mm -hmm, Takie tak. podejście całościowe e, do człowieka pokazuje, że owszem. Może się zdarzyć tak u młodego człowieka, że jest chory, cierpi na jakąś dysfunkcję i stąd bierze się jego otyłość. Mhm. Może się zdarzyć również tak, że jest jakaś dysfunkcja w rodzinie i dziecko zajada, ale trzeba pamiętać również o tym, że mając problemy z nadwagą, źle odżywiamy, nadwagą lub też niedowagą, źle odżywiamy mózg. Mhm. Źle odżywiony mózg to też negatywne emocje i problemy z depresją, z, z, innymi, z innymi schorzeniami, które są bardzo ciężkie emocjonalnie dla człowieka. Także to jest wszystko ze sobą powiązane. Mhm, taka kompleksowa opieka właśnie tu jest po, potrzebna. Nie tylko to podwórko takie dietetyczne, ale też zmiana nawyków żywieniowych i pomoc psychologiczna też. To się po prostu łączy i to jest nierozerwalne często. A gdyby miała Pani ze swojego doświadczenia powiedzieć mhm. rodzicom, jak powinni rozmawiać z dziećmi, które ukrywają się w tym ciele za dużym albo za małym? Jak trafić do takiego dziecka? To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że bardzo trudno też trafić do takiego dziecka, no bo tak jak pani powiedziała, to jest taka skorupa, to jest taka tarcza obronna i też jak to dziecko nie widzi szans, można powiedzieć, na wyzdrowienie, na zmianę tego, bo to nie jest łatwe, to może nie chcieć dopuszczać do tego. Wydaje mi się, że takie bardzo ważne, co tu by było, to po prostu akceptacja tego dziecka, takie jakie jest, czyli jego akceptacja, ale podkreślanie gdzieś tam tego, że to jest jednak choroba, i że też to dziecko nie jest tym same i że jako rodzic będzie się starać pomóc po prostu temu dziecku, że nie jest tym same, że przez pomoc na przykład dodatkowych specjalistów, którzy się na tym znają, że będzie miało to wsparcie, będzie się próbować zadbać o jego zdrowie. Właśnie chyba to jest też ważne dla nas, rodziców, pedagogów czy dietetyków, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że w którymś momencie sami możemy nie dać rady pomóc naszemu dziecku, pacjentowi, mhm. klientowi. I trzeba się zwrócić o pomoc dodatkowego specjalisty. Ja mhm. sama jestem mamą nastolatków, więc wiem, że na jakimś etapie. Życia dziecka emocjonalnego, argumenty rodzica mogą nie trafiać. Chyba nie ma potrzeby czuć się winnym albo uważać, że to jest podłamanie mojego autorytetu kiedy widzę, że nie daje rady, mhm. warto zwrócić się o pomoc do kogoś, do kogoś obcego, do fachowca, który inaczej spojrzy na temat i też inna to rozmowa pod względem autorytetu będzie z dzieckiem. Myśli pani, że taki krok byłby wskazany? Tak, myślę, że taki mogę tu powiedzieć z własnego, właśnie doświadczenia. Ja mam dość silną osobowość. Jak ja czegoś nie chcę, to bardzo ciężko jest w ogóle mi coś, że tak powiem, nawet zasugerować, bo ja bardzo lubię myśleć po swoje, więc nawet jakby to było u mnie zauważone wcześniej i te próby pomocy by były już na etapie na przykład nadwagi a nie otyłości to ja szczerze powiedziawszy nie wiem czy ja bym chciała je przyjąć właśnie od własnych rodziców ponieważ no, miałam dość silny charakter no właśnie to też jest bardzo ważne żeby rodzicom dać prawo do tego że mogą E, mogą się mylić, mają mm -hmm. prawo w którymś momencie swojego zabieganego życia czegoś nie zauważyć. Mm -hmm. Najważniejsze jest to, żeby podjąć e, walkę o dziecko, o swoją rodzinę, mm -hmm. żeby to zauważyć, nie bać się poprosić o pomoc e, i być z dzieckiem, po prostu być w tym procesie, który, który nie jest ani łatwy, ani przyjemny, ale wymaga... Obecności, uważności rodzica i pomocy i tak, wsparcia. Ja właśnie myślę, że ta obecność jest tutaj kluczowa, bo można być obecnym i może coś nie wychodzić, no bo. Jesteśmy bardzo indywidualni, w sensie każdy organizm jest inny, i tak naprawdę są pewne zalecenia, jak postępować, ale do danej osoby może to nie mieć zastosowania. I to jest tak naprawdę badanie danej osoby, co na nią może mieć wpływ, co może na nią podziałać. I tym bardziej, rodzic, który nie ma tej całej wiedzy, jaką ja na przykład mam jako dietetyk, to on może po prostu nie wiedzieć, co robić, ale to nie znaczy, że nie może próbować, że nie może być przy tym dziecku i starać się właśnie jakoś. Pomóc. E, proszę mi powiedzieć w takim razie, przeszła pani trudną drogę, e, na szczęście z sukcesem. E, proszę mi powiedzieć, co pani dało to w życiu? Chodzi mi o to, żeby pokazać rodzicom, że być może spotykają nas trudności wychowawcze, trudności zdrowotne z naszymi dziećmi, ale żeby nie traktować tego, nie chcę tego trywializować i powiedzieć, żeby nie traktować tego jak koniec świata, natomiast zobaczyć jasną stronę tej sytuacji, że rodzina nawet z trudnych momentów, z trudnych y, sytuacji, które je spotykają, y, może wynieść coś bardzo wartościowego, co Pani wyniosła ze swojej historii młodych lat? No, gdyby nie ta cała historia, gdyby nie to, że zachorowałam na otyłość, później gdyby nie to, że próbowałam się z niej odchudzić, to nie byłabym w tym miejscu, którym właśnie jestem teraz i nie mogłabym pomagać przez to innym, więc mam wrażenie, że to po prostu zadziało się tak, jak miało się zadziać. Tak jak wspomniałam, ja miałam dość mocny charakter. I wydaje mi się, że po prostu dostałam w życiu to, z czym mogę sobie poradzić. I, i bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu i że mogę pomóc. Pom Innym. I to też, jak wyglądało moje życie, no, zawdzięczam głównie moim rodzicom. Oni byli właśnie moimi największymi nauczycielami na różne sposoby i za to ich kocham. I to, co chciałabym, żeby tutaj też podkreślić, właśnie żeby rodzice, tak jak mówiła pani, żeby nie brali aż tak tego do siebie, tej choroby dziecka. Ona się pojawiła i trzeba z nią coś zrobić, a nie zastanawiać się, co można było zrobić, żeby do tej choroby nie dopuścić. Po prostu działać na tym, co się ma, bo tu i teraz jest właśnie najważniejsze. Może tak powiem od strony rodzica, że rodzic zawsze będzie brał to do siebie i chyba to dobrze, jeżeli, jeżeli mhm. rodzina spotyka jakąś, jakaś trudność, natomiast ważne jest to, żeby okazać e, uwagę i zaufanie i, i po prostu walkę o to, żeby m, sprowadzić rodzinę na zdrowe relacje, mhm. e, zdrowy sposób bycia, no i po prostu na drogę miłości, więc to jest mhm. na pewno bardzo ważne. Tak. Pani Natalio, bardzo dziękuję za tą szczerą rozmowę, za tą otwartość Pani. Państwa serdecznie zachęcamy do śledzenia e, strony Pani Natali, Wiem, że ukazał się w okresie świątecznym e-book. Tak. Może Pani powiedzieć, co w tym e-booku się znajduje? Tak, to jest taki e-book Szczypta Magii Świątecznej na talerzu. I właśnie znajduje się w nim Szczypta Przepisów i też Szczypta Treści, jak wyglądały kiedyś moje święta właśnie podczas odchudzania, a jak teraz wyglądają. Więc myślę, że warto go pobrać i po prostu zobaczyć, co tam jest, skorzystać być może z tych ciekawych właśnie przepisów i cieszyć się tym, ponieważ e-book. Jest całkowicie darmowy. Proszę Państwa, my ten e-book zamieściliśmy tuż przed świętami na stronie Kolegium Balticum. Teraz tylko przypominamy o tym. Możecie Państwo go odnaleźć. My też na dole w linku zamieścimy jeszcze raz dostępność tego e-booka. Zachęcamy do przeczytania, przyda się na przyszłe święta. A Pani, Pani Natalio, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego roku, który się właśnie zaczął. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.